Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl. Piłkarki nożne z Wrocławia mocno zmotywowane po derbowej porażce z Zagłębiem Lubin przystąpią do meczu z klubem z Bydgoszczy. Ostatnie ligowe starcie przegrały dopiero w ostatnich sekundach. W sobotę będą chciały wprawić swoich kibiców w bardzo dobre nastroje, tym bardziej, że będzie to przedostatnie domowe spotkanie w tym roku. Zarówno AZS, jak i KKP nie mają już wiele do ugrania w tym sezonie, ale miejmy nadzieję, że nie wpłynie to na poziom widowiska. Początek meczu o godzinie 15 na boisku Gęb przy ulicy Mianowskiego. Wstęp jest wolny. W sobotę w godzinach od 11 do 16 w Centrum Handlowym Magnolia odbędzie się jedna z wielu imprez promujących Mistrzostwa Świata Juniorów w podnoszeniu ciężarów, które odbędą się od 6 do 13 czerwca w hali Orbita. Organizatorzy przygotowali sporo atrakcji. Głównym punktem programu będzie pokaz dźwigania dużych obciążeń w wykonaniu utalentowanych młodych polskich zawodników. Na pomoc wyjdą sportowcy z małego, ale świetnie wychowującego ciężarowców klubu z Wierzbna. Ponadto poza próbami ze sztangą na gości galerii czekać będą gry i zabawy prowadzone przez animatorów oraz wiele konkursów z ciekawymi nagrodami. Rozprowadzone będą również bilety, cegiełki na czerwcową imprezę. Przypomnijmy, że cały dochód z tych wejściówek zostanie przeznaczony na klinikę dla dzieci z chorobami nowotworowymi. Po przegranej z Zieloną Górą żużlowcy Betardu Sparty Wrocław szykują się do kolejnego domowego starcia w ramach Ekstraligi. Tym razem na tor remontowanego Stadionu Olimpijskiego zawita Unia Tarnów. Dziury w zespole tarnowskich jaskółek? Ciężko je wskazać. Zespół jest mocny i kompletny, chwali rywali Piotr Baron. Menadżer wrocławskiej drużyny podkreśla, że w starciu z Tarnowem muszą dobrze pojechać wszyscy jego podopieczni. Tego zabrakło w ostatnim meczu. Czy tym razem będzie inaczej? Mecz Betardu z Unią w niedzielę o 16:45. Także w niedzielę o godzinie 11:00 wystartuje ostatni trening Nordic Walking zorganizowany przez Stowarzyszenie FAN. Tym razem uczestnicy Mistrzostw Wrocławia, bo głównie dla nich utworzono tę inicjatywę, będą poprawiać technikę i szlifować umiejętności w poruszaniu się z kijkami w Parku Szczytnickim. Na treningu będą widziani jednak zarówno doświadczeni chodziarze, jak i całkowicie amatorzy. Dla tych drugich zostanie utworzona osobna grupa, gdzie wyjaśnione zostaną podstawy tego sportu. Nie ma wcześniejszych zapisów. Start ćwiczeń przy małej fontannie na Pergoli. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.